proszę. No, bardzo żyć. O, teraz za nie pani Manda! Hej, witajcie w kolejnych zakupach. Teraz jesteśmy w Michaelsie. Zobaczcie, jakie świetne bombki na choinkę. To było z filcu zrobione na zdjęcie buzi z dziecka i jaka lama. No super to było. Przyszłam do Michaelsa właśnie ze względu na te papiery, które teraz widzicie. To są duże zestawy papierów, które normalnie są po $20. Ja mam tutaj kupony, więc sobie mogłam pozwolić na to, żeby wziąć go do 50%. Oczywiście ten, co teraz oglądam, wydaje mi się ładniejszy niż ten, co kupiłam, ale pewnie dlatego, że ten, co kupiłam, już się naoglądałam jego i tak jest zawsze, więc już trudno. Ale było tam taki był wybór, że naprawdę ja się nie mogłam kompletnie zdecydować. Zresztą jak zwykle, więc no, kupiłam sobie, zobaczycie za chwilę, które wybrałam. Natomiast było tam tego naprawdę bardzo dużo i bardzo fajne zestawy. No i tak przeglądałam. Potem poszłam na półki i oglądałam ścianę właśnie z tymi akwarelowymi historiami. Tutaj jest bardziej, więcej jest jakichś farbek, mniej kredek, bo ja zaczęłam kredkować. Chciałam zobaczyć, jakie są w ogóle możliwości, ceny. Tutaj jest taki fajny szkicownik, właśnie ten, co teraz oglądam, teraz wam pokażę. Za go $5, więc niedrogo, halo. I tutaj właśnie można sobie popróbować kolorystykę i cienie i tak dalej, więc nie wiem, czy czasami po to nie wrócę któregoś tam razu, bo to też fajny bajer jest. Dużo właśnie tych stempli takich z tej firmy. W ogóle ta firma jest tak fajnie wygląda. No i obok już były nasze sklepowe historie, czyli różne świecące błyskotki. 50% wszystko jest prawie przecenione, więc po prostu czad. O, tutaj jeszcze są distressy. Czy ja to kupiłam? Kurczę, nie, tu jeszcze są. Patrzcie, w Michaelsie nie zwróciłam do uwagi, a wczoraj kupowałam distressy. No w każdym razie tak wyglądają półki. Może to nie były oksajdy, nie wiem. Później jest trochę Michaelsa też. Boże, Michaelsa, co ja bredzę. Trochę z Tima Holtza. Tutaj raczej w stronę właśnie Alcoholings, czyli tych tuszy alkoholowych. Fajne były te zestawy. Patrzyłam, czy coś tam dla mnie jest, ale jednak się nie zdecydowałam. Trochę Marty wam pokażę, trochę tych narzędzi. Już jak kiedyś pokazywałam, ale patrzyłam, czy coś nowego czasami się nie pojawiło. Także też obczajam, czy coś nowego tam są nie wypuściło. Później oczywiście stemple. Poszukiwałam stempli jakichś świątecznych, bo będę robiła też kartki, nie tylko do albumów, co jest u mnie dziwne, bo ogólnie nie robię kartek. Tylko raczej robiłam właśnie, mówię, w tamtym roku pod zamówienie, tam jakieś weselne i tak dalej, ale teraz świąteczne będę chciała zrobić parę kartek tutaj do szkoły, do Hani, ale nie było tutaj właśnie świątecznych za bardzo historii, mimo tego, że wszystko 50%, to nic ciekawego tutaj nie znalazłam dla siebie, bo podkreślam dla siebie, bo pewnie tam ciekawych rzeczy jest multum, ale też, no wiecie, rozumiecie, o co chodzi, nie? $15, że trzeba opinować się, na przykład ten z donatami tutaj na dole, stempel z tymi wykronikami, albo to CZX z Tima Holtza, super. Tutaj z kolei wykrojniki znowu, też patrzyłam, czy są jakieś zestawy z wykrojnikami, podpatrzyłam właśnie bardzo fajne, wam tutaj zbliżenie zrobię, takie do wycinania, wiesz, wiecie, takich większych jakichś elementów, tak jak ta kartka na przykład. Natomiast ja mam problem taki, że ja mam, nie mam A5, A4, tylko A5, wiecie, maglownicę, czy jak to tam, maszynkę, więc też muszę na to patrzeć. Ale już tak patrzę pod kątem, może jak będę wyjeżdżała w przyszłym roku stąd, to może coś sobie na wyjazd jeszcze zerknę. Dużo, dużo drewnianych stempli, oni bardzo lubią stemple, ale ja już drewnianych stempli, opowiem wam, nie używam od kiedy mam tablicę, bo zajmuje mi to dużo miejsca, to jest bez sensu. Poszłam na Tima Holtza, jeszcze takie dodatki. Tutaj są właśnie takie gotowe, pamiętacie, kity, które kiedyś kupowałam, to jest taki kit na takiej jutowej tablicy, jak to nie wiem nazwać. Bardzo fajne, no ale... Tutaj oglądałam album, z początku wydawał mi się fantastyczny, myślałam, że wezmę taki właśnie, tutaj jakaś karta mniejsza, tutaj jakaś koperta, jak widzicie, ale okazało się, że cała reszta jest tylko jednolita, po prostu różne kawałki papieru, różne kolory, więc odpuściłam temat. Aczkolwiek bardzo fajna baza pod jakiś fajny właśnie journal czy album. Bardzo ładną okładkę miało. Tutaj były takie słoiki z kitami, też fantastyczne, bardzo mi się to podobało, no ale wiecie... Jak tak się wszystko ogląda, wszystko by się chciało kupić. No ale nawet nie wiem, jak one wyglądały, bo tam z góry były jakieś naklejki.
To było bardzo fajne, to były takie płócienne okładki, bardzo fajne, ale z kolei znowu, no kwiaty, no nie na ten sezon, w ogóle. Myślałam, że może jakieś świąteczne, bym od razu zapnęła. Patrzyłam na metale, bo chcę sobie też kupić trochę metali w międzyczasie, patrzyłam jakie są ceny w ogóle w sklepie na stacjonarnym, bo w internecie były dość fajne ceny, więc tutaj porównywałam sobie, patrzyłam czy może jakieś nowinki, nowości. Dużo mają tych takich właśnie zeszytów, takich notatników, które tutaj w różne rodzaje papieru można sobie pomediować. Także fajne były te notatniki. A tutaj była ściana właśnie z gotowymi bazami i tam na środku widzicie bazę aparatu, która mi się bardzo podobała. I planery różne. O, to jest zestaw stempli, który jak widzicie pierwszy raz, widzicie, wow, ale czad, muszę to mieć. Ale potem jak patrzyłam, Nowy Jork, Londyn, Paryż, no dobra, nie potrzebuję. Potem tak szukałam, patrzyłam, czy któryś z nich i tak myślę, $10, kurde, no trochę za drogo. No i zrezygnowałam. Tutaj z kolei znowu milion dodatków, fajne buteleczki Zuza, zobacz, od razu pomyślałam o Zuzie Guaj. No, jakieś tam metalowe zapinki, guziczki, widzicie, no, nie ma co gadać, po prostu dużo, dużo, dużo wszystkiego. Naprawdę, jak się ma do wydania te $15 tylko, to słuchajcie, wszystko się wydaje niepotrzebne. Kwiaty, zatrzęsienie kwiatów, kocham papierowe kwiaty, tam były fajne motyle w ogóle. Piękne te kwiaty jutowe. Widziałam je na początku w Tuesday Morning. W ogóle nie zwróciłam na nie tutaj uwagi. A to się okazało, że ich jest bardzo dużo i nawet niewiele droższe od tego Tuesday Morning. Papierów nie oglądałam. Słuchajcie, w Michaelsie to wszystko. Poszłam jeszcze na ten dział świąteczny, żeby wam pokazać jeszcze świąteczne donaty. Czyli moje dziecko to będzie robiło sobie jaja. Ale słuchajcie, do ogrodu zobaczcie jakie fajne rzeczy. I wszystko przecenione. 30-50%. Po prostu dla mnie to w ogóle no, nowe, bo nowość, bo u nas to jest odwrotnie. Tutaj są te sukienki na choinki, tutaj są skarpety, wszystko 50%, nawet nie pamiętam jak w Walmartzie to wyglądało, poduszki, no przepiękne rzeczy. Za chwilę wam pokażę takie zestawy świąteczne, ale w rose gold, po prostu mega. Tutaj już zobaczcie ile sprzedanych w ogóle tych ludzie już kupują. Mało tego, widziałam wczoraj jak jechałam autem, że mieli normalnie ludzie już choinki w domach poubierane, czujecie? 18 listopad wczoraj był, ja pierdziu. Tutaj biegnę szybciutko, tak trochę mi się zachwiała ręka, bo szedł jakiś pracownik, żeby pokazać wam właśnie te bombeczki na choinkę, takie na ramki na zdjęcia, też bardzo fajne. Ściany oczywiście z tych wstążek, ale że też wstążkę potrzebowałam, to też tutaj te wstążki musiałam przeglądać i wam pokazać, zobaczcie, no ściana po prostu. I oczywiście 50%. Także tam jeszcze pójdę na inne zobaczyć, tam dalej jeszcze jedne się okaże, żeby były na środku sklepu. Tutaj są, tutaj wiecie co, ja przepraszam, tutaj tak nic nie będzie prawie widać, jak ja tu pokażę tą ścianę, ale tu jest pełno takich bibelotów, zobaczcie, pełne kosze takich ozdób na patyku, wiecie, no wszystkiego rodzaju, co sobie można tylko wyobrazić, Mikołaje, nie Mikołaje, te pine cones i te, no Boże, pine cones, dobra, te cukierki, tak, no wszystko tutaj było, także trudno było, nie chciałam tutaj za dużo wam w tym filmie sklepowym pokazywać tych pierdół, ale nie mogłam się powstrzymać. Pudełka, pudełeczka, puzdereczka, pudła, wszystko. I tutaj przepiękne te no, kokardy. I zaraz właśnie pójdę na tą część w stylu, właśnie święta w stylu rose gold. Zobaczcie. Ja sobie to ładna była! Matko! Te podusze były, piękne były te podusie. A tutaj na dalszy ciąg po prostu. Ozdoby, ozdoby, jeszcze raz ozdoby. Nawet, nie wiem, takie solniczki, pieprzniczki w ogóle. Moje dziecko sobie wzięło pierścionek taki na chusteczki na stół i zrobiło sobie z tego pierścień. Swoją drogą bardzo ładne te na stół. No i widzicie, no, ozdoby na choinkę, Mikołaje. Ojej, 50%. No po prostu wszystko na pół ceny. No to jest w ogóle sztos. Tam jakieś fajne skrzynki w ogóle były na listy, takie małe. No, jak ja bym tu mieszkała, to ja bym po prostu... Nie. Ja bym wylądowała w jakimś domu dla obłąkanych chyba. Tutaj były mnóstwo takich, wiecie, tych takich, kurczę, tych dzwoneczków takich typowo z tymi, właśnie widzicie teraz, jak one wyglądają, nie wiem, jak się nazywają te dzwoneczki. Szukałam takiego pojedynczego, bo mój syn jest bardzo zafascynowany filmem Polarny Ekspres i tam właśnie główną rolę gra taki dzwoneczek, ale wszystko było pakowane po ileś tam 10, więc na razie tego nie wzięłam. Oczywiście kartki na święta, pudełka z kartkami, bo to jest pudełko z tam, nie wiem, 50-20 tych kartek w środku. Tutaj znowu, o widzicie, ribbons dalej, poduchy, cudowne, nawet niewiele one kosztują, nawet nie spojrzałam, coś bym może kupiła, już jedną poduchę. Tutaj właśnie wzięłam sobie, była stąd wstążeczkę, ile dobrze pamiętam,
O, z tej ściany. Oczywiście wybrać coś, to jest w ogóle graniczy z cudem. To Marcie, kupujcie jedną. Tu na głowę różne były opaski. Te tutaj piękne z tymi kwiatami, z tymi takimi lamparcimi znakami. A to już jesteśmy w Tuesday Morning. Zobaczcie, to jest fantastyczny, ogromny wykrojnik, który wykraja taką torebeczkę. Ale po pierwsze, ja nie mam dużej maszynki. Po drugie, pomyślałam sobie, że no co, ja to raz użyję. Dobra, to jest coś po prostu cudnego, który kupiłam sobie, pokażę wam może później w którymś filmie, ale jest piękny, ale żeby nie było tak, że ja mam wszystko piękne, to kupiłam wam też taki, tylko że inny kolor pokażę wam na filmie, na candy, to jest jeden z cukierasków w tym moim candy, mały właśnie kupiłam dla was, a tutaj wyglądam jeszcze duży, ale stwierdziłam, że ten duży, który ja mam, nie sprawdzi mi się, bo jednak muszę mieć taki notatnik u siebie w torebce cały czas, więc no to nie zda to, nie zda to egzaminu. Także tutaj przeglądam jeszcze, co jest. Ale ten właśnie travel, nie travel, tylko ten personal journal kupiłam dla was. Jestem taka szczęśliwa, to jest takie fajne. No i tutaj przeglądam tylko, co jest. Nie chciało mi się tak za bardzo schodzić tam grzebać akurat teraz, bo już miałam dychę wydaną. Zostało mi tylko $5. Już miałam, a przepraszam, więcej, bo kupiłam tam jeszcze wstążkę, więc tutaj dosłownie przyjechałam tylko zobaczyć, co jest i tam jakąś drobną rzecz chyba kupiłam stąd. Piękne te wykrojniki, nad nimi się będę zastanawiała, bo to kosztuje też tylko $5, ale zastanawiałam się, czy one są takie brzegowe, że tak powiem, czy można z tego zrobić flapkę, czy one są tylko takie, żeby wyciąć cały element i chyba właśnie jest brzegowy, także po ten jeden, o właśnie ten, który oglądacie, chyba wrócę, bo ten to bardziej mi się kojarzy z takim dziurkaczem, a ja raczej nie używam, wolę dziurkacz niż to, bo jak robię albo mi flapkę, to nie chcę mi się tego wycinać w maszynce, ale tam ta flapka była bardzo taka, no, naprawdę fajna. Także być może, że się wrócę po tamten wykrojnik, no ale już byłam poza budżetem, niestety muszę się, słuchajcie, trzymać budżetu, bo inaczej to bym przerąbała wszystkie pieniądze świata. No więc boli to jak nie wiem, słuchajcie, boli, strasznie boli, ale no kurczę, naprawdę tam jakbyście chcieli, to możecie kupować wszystko cały czas i jak ja widzę hole, jak dziewczyny nagrywają tutaj w Stanach Tuesday Morning, to one co tydzień przynoszą worek. Ja się tylko zastanawiam, co one z tym wszystkim robią, gdzie to wszystko trzymają, no ale ja bym też tak robiła, bym tu mieszkała niestety. Tutaj było do folder do wytłoczenia, też fajne, ale nie urywa. Także tu sobie tylko przeglądam, także zobaczycie sobie tylko, co tutaj jest ciekawego. Ale nic, mówię, nic na nic tam nie decydowałam akurat będąc tutaj teraz. Papiery to co były, to leżą. No i tak widzicie. A nie, kupiłam tu wam coś, tak, tu wam coś kupiłam. Zaraz wam pokażę. To właśnie wam wzięłam, bo był taki piękny zakoparku i musiałam wziąć. Także tak, także ten. To wam kupiłam do candy. Tu jeszcze przeglądałam, czy coś nowego się pojawiło, ale i tak wiedziałam, że nic więcej nie wezmę. Chociaż już miałam do candy nie brać, ale nie mogłam się powstrzymać. No bo takie świąteczne, a pewnie dostajecie w świątecznym. O, moje dziecko dalej się bawi. Tutaj z tyłu widzicie część zabawkowa, więc ja na tamtym, ona tu. A to już znowu Walmart. Wróciliśmy na chwilę do Walmartu z Hanią i też nie mogłam się powstrzymać, żeby wam nie pokazać tych ich sweterków znanych na całym świecie. Oni się ubierają. Zobaczcie, jak nawet kiecki mają takie. Wiocha straszna, ale to jest takie fajne, no te sweterki, a to słuchajcie garnitury, no to padłam. To by było na tyle naszych zakupów, teraz zaproszę was na prezentację tej kolekcji, którą kupiłam w Michaelsie i do następnego. Okej, moje dzisiejsze zakupy, $15, nie są jakieś wielkie, bo jednak pomyślałam, że muszę mieć jakąś duży zestaw papierów, bo będę robiła prawdopodobnie pudełeczka na upominki, ewentualnie myślałam, żeby zrobić właśnie kalendarz adwentowy. No i potrzebuję dużych papierów, a miałam do tej pory małe, więc kupiłam ten zestaw. To jest zestaw, to jest Craft Smart chyba firma, się wydaje. Tak wyglądałoby na to i one były po $20, one to jest 48 sztuk, ale wzięłam sobie na zniżkę, więc zapłaciłam za to $10. Pokażę wam tylko szybciutko, jak one wyglądają, bo w ogóle tych zestawów tam było naprawdę sporo, są po dwa z każdego,
ale no, musiałam się zdecydować na jeden. No i oczywiście tutaj ten był, wiecie, złota folia, więc stwierdziłam, że to. I jest taki trochę retro właśnie kolor, taki wiecie, lekko taki przybrudzony, bardzo ładne te papiery. No i są jednostronne, także okej. Więc kupiłam sobie nawet mniej więcej, widzicie, bo całe, nie łapie mi całego, no niestety mam takie warunki tutaj, jakie mam, więc nie łapie mi całego papieru w ramce, ale mniej więcej widzicie, o co chodzi. Także i są karty, no ewentualnych jakichś kartek i są bardzo fajne te wzory. Więc kupiłam sobie ten zestaw, a naprawdę, Boże, wybór był tych zestawów, to jest masakra. Są takie większe karty, 15x15. Też fajne. Łojneczki. Tutaj są właśnie takie jakby obrazki na ścianę, można powiedzieć. Ciężko coś z tym innego zrobić. Ale kolory są fajne. Ups, za dużo mi się wzięło. Tu jest taki duży wiamek. Tu są fajne paseczki. Wszystko ładnie się błyszczy. Błyszczu, błyszczu, błyszczu. Jak było w tym, w bajce. To jest krata fajna. Znowu kolejne karty. Także sporo z tych kart, to też jest fajne, bo ja lubię te karty. Tutaj jeszcze jakieś jelonki. No, także fajne papiery, ale ponieważ pomyślałam, że będę robiła właśnie pudełeczka i prawdopodobnie będę robiła pudełeczka te mleczne takie, tutorial jest na moim kanale, ale i tak chyba jeszcze nagram jeden raz ten tutorial, bo ten jest w dość kiepskiej formie, to były moje pierwsze filmy, to kupiłam też wstążkę. W sumie to Hania wybrała tą wstążkę, bo będę chciała właśnie związywać te milki. I dokupiłam sobie jeszcze kwiatuszki, jako że tutaj nie mam żadnych wykroników, więc muszę się posiłkować jakimiś gotowymi rzeczami. Także tu mam 2, 4, 6, 7 kwiatuszków. No i będę ozdabiała te pudełeczka prawdopodobnie tymi kwiatuszkami. Także tak wyglądają moje zakupy, $15. Już powoli będę zaczynała robić te projekty świąteczne. Natomiast co jeszcze? No jeszcze będę chciała zrobić tą kartkę na mojej grupie inspiracyjnej, w zasadzie naszej grupie inspiracyjnej, na Co nam w gruszy gra. Jest taki, mamy taką właśnie akcję teraz, robimy kartki dla dzieci chorych na nowotwór, więc będę chciała na pewno zrobić w tym tygodniu tą karteczkę, także zostańcie ze mną na kanale, coś tam się na pewno pojawi, kolejne filmy i serdecznie zapraszam Was na moje grupy warsztatową i na grupę inspiracyjną. No i co, buziaki, pozdrawiam Was i do zobaczenia, pa!